Moje pierwsze wspomnienia z Empiciem dotyczą miejsca, do którego... Zawsze chciałem chodzić jak najczęściej, ale nie miałem takiej możliwości. Będąc dzieckiem i nastolatkiem, mieszkałem w małej miejscowości, w której empiku po prostu nie było. Gdy wyjechałem na studia i empik był niedaleko od miejsca, w którym mieszkałem, faktycznie bywałem tam bardzo często, nawet kilka razy tygodniowo. To było moją rutyną. Zdarzało się, że nawet chcąc odświeżyć głowę od nauki, trochę się zrelaksować, wychodziłem na spacer, ale głównym moim celem było właśnie odwiedzenie empiku. To było dla mnie coś niewiarygodnego, ponieważ w jednym miejscu miałem mnóstwo książek, komiksów, muzyki. Gier, gazetę, czyli wszystkie te produkty, które interesowały mnie w tamtym czasie najbardziej. Spędziłem tam mnóstwo godzin przeglądając książki, być może i trochę też za sprawą tych wypadów, tych odwiedzin empikowych, empikowych rozpoczęła się moja zajawka na tematy kryminalne, bo to właśnie tam czytałem pierwsze książki z gatunku true crime, kartkowałem je i co ciekawsze kupowałem i brałem ze sobą do domu. To, to są moje wspomnienia, jeżeli myślę o Empiku który pojawił się w moim życiu na wczesnych latach.